No i sprawdzam, co jest z numerem Toskiej i faktycznie, numerem Toska niby, ale cały czas dziurawa. I tak jak mówiłem, no niestety, śmieci, i kto to będzie utylizował? Tak to jest, proszę Państwa. Ulica niby jest, ale tutaj wypadałoby jeszcze coś z tym zrobić. No przyjeżdża sobie taka mafia i tutaj sobie zrzucają własne śmieci. A tam opony. Teraz zobaczymy. O właśnie, cały czas Marantowska i proszę bardzo, jak się zrzuca opony, no to tak to wygląda. Przyjeżdżają i wyrzucają. Później to wszystko może się palić. Natura. I to wszystko. Tak działa mafia. No i później się to wszystko jakoś tak dziwnie dzieje. No, ktoś sobie wjechał, ktoś sobie wyrzucił, pojechał dalej. Tyle. No co to dyskutować za dużo? Z kim? O czym? Droga jest przejezdna. Pozwolenie na przejazd jest. Tam dziury są jak cholera, ale wszystko działa. Okej. Co możemy z tym zrobić? Nic. Wszystko na ten temat. Także nie wnikajmy, ponieważ tak naprawdę wszystko jest od tak sobie. Trzeba będzie to po prostu zebrać i chyba zutylizować, jak mi się wydaje, ponieważ ja się na tym nie znam. Wystarczy wjechać parę metrów, zobaczyć samemu. I o tym właśnie mówiłem. Tak to właśnie wygląda. Tego nie przepilnujesz. Jedynie natura może się zapalić się, może ten cokolwiek i tak dalej. Tak to wygląda. To chciałem wam przedstawić i to macie. Zapraszam, żebyście sobie zerknęli sami. To wszystko. Kogoś złapią? Nie złapią? Co nas to? Ja w nocy nic nie widzę. Na razie.